Z księgi powtórzonego prawa. W owych dniach Mojżesz przemówił do ludu tymi słowami: Pilnuj przestrzegania miesiąca Abib i święcenia Paschy ku czci pana, boga swego, gdyż w miesiącu Abib, nocą, pan, Bóg Twój, wyprowadził cię z Egiptu. Złożysz ofiarę paschalną ku czci pana, boga swego, zowiec i cielców. W miejscu, które sobie obierze Pan, na mieszkanie dla imienia swego. Nie będziesz jadł wraz z nią chleba kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł z tymi ofiarami prześniki, chleb upokorzenia, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał o dniu wyjścia z ziemi egipskiej, po wszystkie dni swego życia. Nie zobaczy się u ciebie kwasu w całej twojej posiadłości. Przez siedem dni. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem dnia poprzedniego, niczego przez noc nie zostawisz do rana. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg Twój, lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, na mieszkanie dla swego imienia. Tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem, o zachodzie Słońca w godzinie wyjścia swego z Egiptu. Upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów. Sześć dni będziesz jadł prześniki, a w siódmym dniu jest uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, Boga Twego. Żadnej pracy nie będziesz wykonywał. Odliczysz sobie siedem tygodni. Gdy zacznie sierp rządź zboże, rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni i będziesz obchodził święto tygodni ku czci Pana, Boga Twego, z ofiarą według wspaniałomyślności Twej ręki, złożoną stosownie do tego, jak Ci pobłogosławi Pan, Bóg Twój. Będziesz się cieszył w obliczu Pana, Boga Twego, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg Twój. Na mieszkanie dla imienia swojego. Ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich murach, obcy sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie. Przypomnisz sobie, żeś był niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw. Będziesz obchodził święto namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował Ty, Syn Twój i córka, sługa Twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w Twoich murach. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to że ci błogosławi Pan, Bóg Twój, we wszystkich Twoich zbiorach, w każdej pracy Twych rąk. I abyś był pełen radości. Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, bogiem Twoim, w miejscu, które sobie obierze. Na święto prześników, na święto tygodni i na święto namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami, a dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga Twego, jakim Cię obdarzy.